Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przy torach PKP przy ulicy Towarowej w Lesznie w magazynach znaleziono niezidentyfikowaną substancję, najprawdopodobniej chemikalia. Czy to nielegalne składowisko odpadów, czy jest zagrożenie dla mieszkańców? Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Leszna nie ma informacji w tej sprawie, a o zdarzeniu dowiedział się od naszej redakcji. Na miejscu czynności wykonują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Leszczyńscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej rozpoznają zagrożenie i oceniają, czy nie ma wycieków. W jednostce w Lesznie funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Środzie Wielkopolskiej, jednak prokurator rejonowy Grzegorz Gucze nie udziela na chwilę obecną żadnych informacji.